Witamy Was bardzo serdecznie w bardzo nietypowym webinarze. Najpierw, jak zawsze, zapytam Was, czy dobrze nas widzicie i słyszycie. Proszę o lajki, o serduszka, jeżeli tak. I myślę, że jestem Wam winna słowo wyjaśnienia, dlaczego nas nie było tak długo. Nie było nas, ponieważ myślę, że większość z Was zauważyła, że zaangażowałyśmy się w, ja się zaangażowałam z bardzo szeroką już w tej chwili grupą naszych patronów w pomoc Ukrainie i tak naprawdę chciałam Wam powiedzieć, że właśnie dzięki Wam, dzięki patronom kanału istniejemy i nadal pomagamy. Mamy w tej chwili pod opieką 9 osób, w tym dzieciaki, nasze kochane 11-12 latki, które o tutaj za mną specjalnie dzisiaj umieściłam sobie ich obrazki, które dostaję w ramach podziękowania za to, że im pomagamy. Także jeżeli tylko jesteście w stanie nas wspomóc w tym pomaganiu, to serdecznie Was zapraszam na naszego Patronite'a, tak jak zadeklarowałam już dobre 2 miesiące temu, wszystkie środki pozyskane z Patronite'a za ostatnie miesiące i na pewno przyszłe również będą przeznaczane właśnie na te cele. Remontujemy w tej chwili miejsca, w których będą się znajdowały te osoby, także każda Wasza pomoc na pewno będzie bardzo cenna. Jednak postaramy się wrócić z regularnymi webinarami i dzisiaj gościmy Kari i powiem Wam, że to jest, znamy się z Kari kilka lat, z nurkowań, ze studiów, które robiłyśmy razem na archeologii podwodnej. To jest wspaniała, cudowna, ciepła osoba, bardzo uzdolniona graficznie, pomagała mi w tworzeniu naszego tutaj kanału webinarowego, te grafiki, awatary są jej autorstwa, projektowała nam koszulki, jest naprawdę fantastyczną osobą i co ciekawe, jest całkowicie głucha. I chciałyśmy też razem przełamać pewne stereotypy, bo nawet dzisiaj miałam taką rozmowę, gdzie ktoś powiedział mi, ale jak to głuchoniema osoba, ja mówię, słuchaj, ale nie głuchoniema, ona nie jest głuchoniema, ona jest głucha, ale mówi. Zaraz poprowadzi ze mną webinar. Mówi, ale jak to? No mówi, tak to, no zaraz zobaczysz. Zapraszam serdecznie, mam nadzieję, pozdrawiam serdecznie osobę, z którą rozmawiałam na ten temat. Mam nadzieję, że ten webinar będzie dla Was wartościowy i pokażemy Wam osoby głuche nie tylko w nurkowaniu, ale również być może damy Wam takie szersze spojrzenie, z czym w ogóle wiąże się z obcowanie z takimi osobami. I Kari, bardzo Ci dziękuję, że jesteś z nami, że dałaś się zaprosić. I cóż, i oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Cześć Wam wszystkim. Zostałam przedstawiona, jestem Kari. Na następno nie słyszę od urodzenia. To według określenia medycznego, to jestem słaba słysząca, ale jak na dzieci jestem osobą głuchą, ponieważ aparatów słuchowych, to jestem kompletnie głucha. Nic nie słyszę, nada, zero. Nawet jak ktoś mi krzyknie koło ucha, to ja po prostu nic nie słyszę. Więc po prostu nazywam się jako osoba głucha. Nurkuję z Kuba do 2016 roku, a freediving właśnie to jest stosunkowo niedawno, czyli od 2021 roku. I mogę powiedzieć, że ja po prostu uwielbiam ten nasz podwodny świat. Kocham, to jest taka moja ucieczka od szarej rzeczywistości, gdzie mogę się zanurzyć właśnie w ciszy, którą po prostu uwielbiam. A następny slajd poproszę. Kari, ja muszę Tobie coś pokazać. A tak. Mamy jeden komentarz. O. Zobacz. A kurwa, nie widziałam. Tak, Mariusz, myślę, że to było bardzo ciekawe. Mamy do Was teraz jeszcze pytanie, zanim zaczniemy tą prezentację. Jak myślicie, czy istnieje uniwersalny język migowy? Zaraz będziemy o tym mówić, ale jesteśmy ciekawe, jak Wy uważacie.
Mam takie pytanie do Was. Czy na się inne sposoby komunikacji oprócz werbalnej? Podkreślę, podpowiem Ci wiele sposobów. I tu chciałyśmy też zapytać o to, czy w polskim języku migowym, o którym zaraz opowie więcej Kari, jest gramatyka. To jest nasze drugie pytanie. Jak myślicie, czy te języki mają gramatykę? Tutaj to właśnie mogę powiedzieć parę słów o polskim języku migowym. Jest taka ciekawostka historyczna związana z tym. W 1817 roku ksiądz Wałkowicz pojechał specjalnie do Francji, żeby nauczyć się podstaw języka migowego, francuskiego. I to, co się tam nauczył, się przeniósł na polskiej ziemię i w Warszawie założył Instytut Głuchoniemych. Wrócę do tego słowa. Tam uczyły ci głucha języka migowego i ten język migowy wywołał się na dzisiejszy właśnie polski język migowy. A też chciałam powiedzieć na temat słowa głuchoniemy. Dlaczego to się nie mówi? Po pierwsze, to jest słowo obraźliwe dla głuchych. To słowo mówi, określa, że osoby głuche nie mają swojego własnego języka. Ci są i głuche, i nieme. A to jest nieprawda, bo głusi używają przepięknego polskiego języka migowego, który jest ich naturalnym językiem w Polsce. I tam było pytanie, czy polski język migowy ma gramatykę? Tak. Mamy pytanie, o którym rozmawiałyśmy wcześniej. Tak. Nie ma tłumacza, bo podesłałabym koleżance. Aguś, miałam to pokazać później, ponieważ Kari mnie za to zamorduje, ale Kari prowadzi kanał dla osób, które chcą się zainteresować nurkowaniem. I ten kanał jest prowadzony miganiem, w języku migowym, więc troszkę wywołana w tej chwili do tablicy, ale wrzucam wam w komentarzu ten kanał. I jeżeli macie osoby głuche wśród swoich znajomych, zapraszamy serdecznie na ten kanał. Kari, nie Dziękuję gniewaj się. bardzo. Dla mnie fantastyczna motywacja, żeby podciągnąć ten kanał. Bardzo dziękuję, super. Mam plany podciągnąć ten kanał i wrzucić więcej filmików, tylko po prostu potrzebuję czasu na to. Czasu mam mało. I tym też chciałam wrócić do tej gramatyki. Jak widzicie, polski język migowy ma gramatykę wizualno-przestrzenną, czyli to jest tak jakby malowanie, opowiadanie historii rękami, przestrzenną. I też muszę podkreślić, że to jest własna gramatyka polskiego języka migowego, która zupełnie się różni od gramatyki polskiego języka polskiego. Na przykład, jak się po prostu mówi się czerwony dom, na przykład. To jest najpierw przymiotnik, a potem rzeczownik. Tak bardzo prosto przykładzie. A w języku migowym jest na odwrót. Najpierw rzeczownik, później przymiotnik. Czyli dom czerwony. To jest w języku migowym jest taki od ogółu, potem do szczegółu. I tak w skrócie to mogę to powiedzieć. I to też jest związana z tym ciekawostka, gdzie osoby głuche, jak piszą w komunikatorach, czy posty piszą na Facebooku, czy innych mediach społecznościowych, to oni piszą tak, jak migają. Nie po polsku, tylko tak w języku migowym, a na chwilę przekształcone na słowa pisane. To jest bardzo ciekawe. I to ja, żeby sobie rozumieć, co osoba głucha napisała,
to ja sobie w głowie tłumaczę na język głowy. A po sobie na żywo migam sobie i wtedy, aha, wiem co, osoba kocha, napisała poszli. O, jak widzicie, tutaj jest alfabet palcowy. I zachęcam do zapisywania, do screenu i przećwiczenia. Bo tak może być bardzo przydatny na właśnie nurkowaniu, to w tym gdzieś opowiem. Następny slajd, proszę. Mhm, już. I o, tutaj też chciałabym tak pokrótce opowiedzieć na temat, jak komunikować, jak się zachowywać w stosunku do osoby niesłyszącej. Tak. Muszę ci powiedzieć, że mamy taki komentarz od osób, które ciebie znały wcześniej i nie wiedziały, że ty jesteś głucha. Teraz się dowiadują tego. Teraz się tego dowiadują. To jest niesamowite. Komplement, naprawdę. Cieszę się bardzo. I tak was zaskoczyłam. Ja tak cieszę się, że teraz już wiecie. I mam nadzieję, że teraz już sobie uświadomiliście, jak była inna specyfika komunikacji ze mną. Mimo, ja mówię prawie jako osoba słysząca. Tak, powiem ci, że ja też długo, nie wiem, czy pamiętasz nasze rozmowy na początku, my też się na początku zastanawialiśmy, dlaczego ty tak dziwnie mówisz. Ale mówisz fantastycznie, fantastycznie. Ja się czasem zastanawiałam, jak ty się nauczyłaś tak dobrze mówić, skoro ty nie słyszysz. Ale myślę, że to jest temat na inną historię. Tak, dokładnie tak. Ja tylko krótko odpowiem na to pytanie, gdzie po prostu dzięki aparatom słuchowym słyszę. I, no, i dzięki rehabilitacji mowy i słuchu nauczyłam się odbierać dźwięki. Rozumieć je, rozróżniać. I to była naprawdę długa rehabilitacja. Dzięki temu to właśnie nauczyłam się komunikować. I raczej stawić świetnie dźwięku. Super. Właśnie tutaj właśnie wracam do Survivor. I tak. Większość z moich znajomych, nie tylko z świata nurkowego, ale też spoza, miało takie doświadczenie, że musiał patrzeć też na wprost mnie. To wtedy mogę odczytać mowę z ust. I wtedy osoba głucha i inne osoby z słabosłyszące, niesłyszące mogą zrozumieć, jak ktoś coś mówi, jak stoicie na prosty takiej osobie. No, czasami jak i w boku siedzę, to no, nie będzie zrozumiała odbiór komunikacji, ale to trzeba dużo tego ćwiczyć. A jeśli tutaj jest też taka teoria. Wszystkie osoby głuche umieją czytać ust. Nieprawda. Naprawdę. Serio? Nie. To jest wynik bardzo długiego treningu czytania ust. Ja musiałam, na przykład, że powiem tak, że jak na niej nową osobę, to musi się nauczyć sposobu układania ust. To jaki jest głoski, samogłoski, wymawiam w jakim układzie ust, jakie słowa wymawiam, przy jakim układzie ust. I potem dopiero rozwija się komunikacja i mogę zrozumieć zaraz lepiej, to mówi druga osoba, podczas tego pytania, powtórz, proszę, powtórz, nie rozumiałam. Pamiętasz, jak to było na początku, gdzie to czasami prosiłam o powtórzenie. Bo nie zrozumiałam za pierwszym razem. Tak mi przeleciało przez uszy. No i taki bardzo ważny punkt, zadbać o oświetlenie. Ja zawsze mówię, jak jest ciemno, tam na przykład na safari nurkową, jak jest wieczorem, impreza, chill, jest półmrok i tak dalej. To bardzo rzadko bywam na takich imprezach, ponieważ jak mówię, jestem głucha i ślepa. Brak światła, brak możliwości odczytania trochę warg. Więc prosta konkluzja. I tylko oświetlenie jest bardzo ważne. A jak jest dalej problem komunikacyjny, nie możecie się dokładać, to jest zawsze mam gdzieś kartkę i długopis.
napisać na kartce, albo no to jest właśnie w telefonie, albo jest się taka fajna aplikacja, która się nazywa Transkrypcja na żywo. I właśnie tutaj pokazuję, jak ona przekłada tekst, to co ja mówię, na tekst. Tylko że to nie sprawdza się zawsze w 100%. To czasami na takie dziwne słowa, które w ogóle nie występują w trakcie mowy, rozmowy. Tak więc proszę podchodzić do tego z dystansem, bo to tak to przekłada na 80% skuteczności. I tyle na następny slajd, poproszę. I tutaj pytanie do was wszystkich, jeśli możecie odpowiedzieć, jak myślicie, ile jest języków migowych na całym świecie? Będę gdzieś na to odpowiedzi. Pytanie do was. Prosimy o typy. Jak myślicie, ile jest języków migowych na świecie? Mamy pierwsze typy. Jestem ciekawa. Jeszcze chwilkę. Dobrze. No, mamy ciekawą odpowiedź, kilkanaście albo i kilkadziesiąt. O, tak mało. No, zaraz, zobaczymy. Może ktoś trafi. Jeden. 10, 3, 60. Więcej niż mówionych. Chyba mamy najbliższą prawdy odpowiedź. Chciałbym, żeby był jeden, ale pewnie kilkaset. Bardzo dobra odpowiedź. To jest bardzo dobra odpowiedź. No i teraz mogę zaprezentować. Mamy też inny ciekawy odpowiedź. Tyle, ile języków, tyle migowych. To tylko też ciekawą gdzieś powiem. Więcej niż mówionych. Prawda. Albo, że każdy kraj ma swój. Ciekawe te odpowiedzi. Tyle, ile jest języków. No, daj odpowiedź. No, jest ich ponad 300. Tak. A teraz tylko tyle. Właśnie tu chciałam powiedzieć, że w niektórych państwach występują po dwa języki migowe. Na przykład u nas w Polsce to są jest polski język migowy, czyli właśnie naturalny język, o którym wspomniałam na początku, a jest też system językowy migany. I ten drugi to jest sztuczny język migowy, stworzony przez słyszących, oparty o gramatykę języka polskiego, wykorzystywany na To dobre pytanie. Czy da się dogadać? Nie da się dogadać. Jak się poćwiczy? Zawsze się da dogadać. Zawsze. To jest wszystko kwestia tego, czy się chce. Ale ja myślę, że to jest dokładnie tak samo jak z osobami, które mówią tym samym językiem. Czasami się da dogadać, a czasami się nie da dogadać. Tak to w przypadku w rozmowach z znajomymi. To się to kata, czasami nie. O, mówię, migam bardziej niż mówię. O, zaraz tak. Polski język migowy i ten jeszcze jeden język, o którym zaraz opowiem. A nic nie powiem teraz. O, trochę rumuńskiego języka migowego nam. Tak parę znaków amerykańskiego języka migowego i brytyjskiego języka migowego.
A takiego mówionego i pisanego ty po angielsku mówisz, prawda? Nie, tak mówię po angielsku, trochę po niemiecku, a troszkę zapomniałam. Ale to jest ciekawe, że mówisz po angielsku, ale nie migasz. Też migam po angielsku, brytyjskim językiem migowym. Angielski, brytyjski i tak samo jest z językami migowymi. Pojawiają się już komentarze. Renata, zaraz odpowiemy. Za chwilę odpowiemy. I to później opowiemy. To bardzo fajne pytanie, no to na pewno odpowiemy później. Bardzo dziękuję. Okej. Okay. To właśnie odpowiem na pytanie. Czy jest uniwersalny język migowy? Nie. A wcześniej było wspomniane, że jest ponad 300 języków migowych na całym świecie. Jest, jak kusi mogą dogadać, czy powiem to, nie ten osoba, powiem to na przykład z Francji, a druga Rumunii, albo z Włoch. I właśnie dzięki temu to istnieje International Sign, czyli AS w skrócie. I to jest międzynarodowy język migowy, który się składa, że 50% umownych określonych znaków, a drugie 50% to pantomima. Chcę wyjaśnić, że pokrótce był taki komentarz nawet, a że ważna tak. Mimika. Tak, Ola. Ola, brawa dla ciebie, po prostu przepiękna odpowiedź. Bardzo się cieszę, że o tym wspomniałaś, bo to jest bardzo ważne przy używaniu języka migowego. I to też jest również ważne przy używaniu, korzystaniu z internetu na Sign. Dlaczego? Bo jak na przykład mam nakaz na jakieś słowo po angielsku, internetu na Sign, a druga osoba kocha nie zna. I to trzeba trochę wyjść poza ramę i jak mi językiem ciała powiedzieć, przekazać mi o co chodzi. A jak się nie uda, to jest kartka, długopis i rysunek. Proste. Mhm. Tutaj, no dobra. I tutaj to pytanie do was. No jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa waszej odpowiedzi. Czy ktoś z was miał doświadczenia okresowo stratą słuchu? Obu uszach, albo w jednym uchu, po nurkowaniu. Jeśli tak, to jak wyglądała wasza komunikacja? W oczekiwaniu na odpowiedź mamy jeszcze jedno pytanie do ciebie. Jak odróżniasz, że ktoś mówi po angielsku, jak czytasz z ust? Odróżniasz? Każdy język mówiono, to ma... się wymawiają słowa, to inaczej usta się układają. To też jak po polsku, po niemiecku, czy po angielsku, czy francusku, to czasami mogę się to myśleć, w jakim języku mówi dana osoba. Oczywiście ja znam ten język i wiem, jak dane słowa się wymawia po angielsku. Ja to sobie ćwiczę, oglądając filmy seriale po angielsku. Angielskimi aktorami. To nie jest łatwo. Naprawdę. Ale próbuję. Czy kobietom jest łatwiej z mimiką? Ja powiem tak. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo mi się wydaje, że nie ma co tutaj centralizować, czy kobietom łatwiej, czy mężczyznom jest trudniej. Bo to jest zależy od osoby tak naprawdę. Czy dane osoby potrafią i mają elastyczną twarz i dzięki temu mogą bardziej wyrazić swoje emocje poprzez samą mimikę twarzy, nie używając głosu czy słów. Mi bardzo łatwo, mnie jest łatwo wyrazić coś mimiką, bo ja korzystam z języka migowego od prawie ponad
15 lat. No to jest ciekawostka, ja cały życie nie mam tego języka migowego. Dopiero na studiach zaczęłam się uczyć tego języka migowego. I dzięki temu moja kamienna twarz stała się bardziej miękka i łatwiej mi wyrazić emocje albo przekazać jakąś taką sekretną informację poprzez samą mimikę twarzy. Mamy pierwsze odpowiedzi. Przez większość sezonu nurkowego słyszałem na jedno ucho, więc automatycznie przekręcałem sprawne i robiłem dziwne miny. Okej, okay, myślę, że to było trudne i mamy też... Trzeba ciebie na drugie ucho, prawda? Mamy też odpowiedź... Byłem głuchy po tygodniu nurkowania na safari i to było przerażające. Nie wyobrażam sobie utraty tego zmysłu. Pewnie większość z nas nie zdaje sobie sprawy, jaki on jest ważny, póki się go nie straci. Piękna odpowiedź, dziękuję bardzo. Ja właśnie jak pytałam znajomych nurków o to, to mówili mi takie okresowe utratę słuchu i to było dla nich po prostu... kosmiczna, niesamowita, a i równie przerażające doświadczenie. Ja wiem, ja mam świadomość, że dla was słuchuję to czymś najważniejszym. I bardzo ważnym w tym, żeby w życiu, żeby radzisz sobie w życiu, z rzeczywistością i tak dalej. A ja tak wam powiem, że nawet jeśli stracicie słuch, to nie bójcie się. I po prostu stało się i tyle, ale i to powiem tak, że to się pomoże wam podnosić życie od innej, ciekawszej strony. A po drugie, będziecie szkodliwi, jeżeli słyszycie gwiazdko z dzieci, twierdzenia ścianach podczas remontów, dzień bucika, możecie sobie spać słodko w weekend. Od prześladowania. Jak prześladza i kościelkowych. To jest lepiej. Okej, teraz to pytanie. Miałyśmy, tak, miałyśmy pytanie. Czy uważasz, że używanie języka migowego w nurkowaniu byłoby dla ciebie przydatne? I to pytanie wam zostawimy i lecimy na następny slajd. I tutaj właśnie dochodzi do odpowiedzi na to pytanie. Takie zalety znajomości języka migowego, nurkowania, a mojego punktu widzenia. Ja oczywiście wiem, że każdy może inaczej na to patrzeć, ale ja tak uważam, że warto inaczej język migowy, bo wtedy przy dłuższej dekompresji, to ja specjalnie zapytałam się ciebie, jakaś średni czas dekompresji. No byłabyś przekonana, że to jest 30-40 minut, a kierona powiedziała, że to jest 60 minut, a po prostu szczęka opadła. A jeśli nie doszłam do tego momentu. Karolina, mamy mojego przyjaciela z zagranicznego, Dawida, i jest pytanie, czy mogę zapytać, czy znasz ESL, International Sign Language, zwany też Gestuno, czy jest używany? Gestuno and International Sign Language is two different things. No, powiem po polsku lepiej. Gestuno i International Sign to są dwie różne rzeczy. Bo Gestuno to są takie bardzo proste znaki. Ja powiem szczerze, nie miałam styczności z Gestuno. Ale wiem, okay, że Gestuno... Poczekaj. Przetłumaczę tylko. Dawide, she's saying that Gestuno is a very simple language and it is not the same as ISL. I think you can contact Carol directly and for sure she will answer you anything you want to know. Okej, myślę, że bezpośrednio możecie porozmawiać o tym.
Super, dziękuję. O, i właśnie na tej kofie to możecie sobie pogadać tymi pikatnymi plotkami, czyli dłuższej taką presji, albo właśnie porozmawiać sobie na przyćwiczyć i tak dalej. O, i szybszy spokój przekazania informacji. I tu jest właśnie też moja odpowiedź na pytanie, czy przyszedł językowi przydatny drukowany. Dlaczego? Opowiem na przykładzie takiej mojej sytuacji. W trakcie nurkowania w Egipcie. To było chyba 3-4 lata temu. Ja nurkowałam sobie mój bater i w pewnym momencie przy jakiejś skale, rafie, zobaczyłam przepiękną, fantastyczną żółtą rybę. Ja emocji po prostu już chciałam zawołać mojego patiego, powiedzieć mojego, zobacz jaka tu jest świetna, zajebista, piękna, żółta ryba. A później się skapnęłam, że on nie, na języka mikowego, więc jak mu to ma to prawo? Ja tak ciepnęłam, popatrz, pokazałam tam ryba, tam. I to właśnie to mi pokazało, właśnie na kij nurkowo, są bardzo uproszczone. Druga sytuacja jest taka, że na przykład przewodnik to pokazuje coś palcami, coś tu jest. A tak patrzę, a niby co? On nie widzę. I on nie pokazał, co to jest, czy to jest ślimak, czy to była lionfish, czy coś innego. Po prostu tylko wskazał palcem, a co tam jest. I to są właśnie takie moje dwa przykłady, pokazują, że potrzebny jest rynkowy i nurkowany. To zobacz, jakie mamy komentarze. Jak zobaczyłem, jaki będzie temat webinaru, zacząłem go analizować i wyszło mi w drodze dedukcji, że język migowy w nurkowaniu to świetna sprawa i bardzo może się przydać, zwłaszcza pod wodą. Następny mamy. Mniejsza frustracja, kiedy wiesz, jak przekazać to, co chcesz powiedzieć. Dokładnie, tak, ta odpowiedź to jest na moje serce. Bardzo się cieszę, moje pierwsze nurkowania po kursie lata temu, bo jest głuchym dive masterem, nikt więcej ze mną nie gadał pod wodą. Chociaż ja nie znam migowego, potrafił użyć takich znaków i był tak ekspresywny, że bez problemu go rozumiałam. Super. Tak. To właśnie teraz widzicie, jakie są przykłady na przyjemność się nauczyć polskiego języka migowego. I, tak. I tylko się tak o nurkowaniu. Tak. Tylko tak mi się to jedno się wspomnieć. Jak możecie nauczyć się języka migowego, polskiego języka migowego, a tylko to będzie zrozumiałe dla was i drugiej osoby, która się nauczyła tego języka. Bo na przykład podchodzi innego nurka, który nagle się okazuje, że miga brytyjskim językiem migowym. A wy macie. Mały impas. W nurkowaniu nigdy więcej nie dogadamy się w obcych językach niż w miganiu. Tak. Dobrze, możemy się tak umówić. A i to jest pytanie, to skierowało się do was. Waszym zdaniem, jakie są inne zalety musi języka migowego w nurkowaniu? No, myślę, że to, co już tutaj padło właśnie, taka mniejsza frustracja z tym, że jak chcesz coś powiedzieć, to wiesz jak. Dokładnie tak. Tu jest fajny komentarz. Nie ma innego wyjścia, jak liznąć trochę migowego. Zdecydowanie tak. Zajrzyjcie koniecznie na tą stronę właśnie Aquacari, bo ona tam również pokazuje podstawy języka migowego. Ja dzisiaj oglądałam i generalnie no już troszkę wiem. No, to się troszkę wiesz. A o, się mamy również, zresztą. Czasem tak mam, że automatycznie włącza mi się chęć migania pod wodą. Czasem się zapomnę i zaczynam i migam pod wodą i jest lekcja frustracja, bo ten ktoś mnie nie zrozumie.
Prawda, komunikacja języka migowego jest inna od komunikacji językami nurkowymi. Myślę, że zaraz też to pokażemy. Dokładnie tak. Dobra, to lecimy dalej. Ja tutaj obrałam dwa spojrzenia na tym pytaniu. Czy jest potrzeba znajomość języka migowego nurkowego? Tak i nie. Dlaczego? Jeśli chodzi o odpowiedzi na tak, to jest szybsza komunikacja i bardziej widoczna w krystalicznie niebieskiej wodzie i można wiele omówić. Ja też spotykałam się odpowiedzią na to pytanie nie. Nurkuję po to, żeby mieć ciszę i spokój. I to były takie osoby, które w ogóle chciały skupić się tylko i wyłącznie na nurkowaniu, nie gadać nikim, bo im wystarcza to, gdzie mówią, rozmawiają na powierzchni. O, na ciemnej wodzie nic nie widać. O, wystarczy takiej nurkowej i tabliczka. Ale a co teraz zauważyłam się w waszych odpowiedziach i teraz więcej osób odpowiada za tak, a mniej za nie. To mnie bardzo cieszy. W mlecznej wodzie i tak nie widać nurków, więc to, że nie widać ich migania, to najmniejszy problem dla przewodnika. Piękne, tak, to prawda, piękne. Jeszcze pytanie mamy. Zastanawia mnie możliwość pełnego zrozumienia migowego bez wyrażania ekspresji mimicznej. Czy tak się da? I to pokażemy zaraz. Pokażemy zaraz. Ok. To w takim razie pokażemy. Mamy dla Was 3 minuty, w których, jeżeli nie macie dźwięków z zewnątrz, tylko nasz webinar, to będziecie mogli poczuć się właśnie tak, jak na przykład Kari czuje się pod wodą. Dokładnie. A po ogólnie to mam taki, nie mam aparatu słuchowego. No i teraz widzicie, jakie są możliwości korzystania z języka migowego podczas nurkowania. No ja naprawdę i powinna testować, że tak powiem. Mamy super komentarz. Ja muszę mogę tak porki. A to o nurkowaniu wielko, no to jest tak awantura, tak. Ojej, no widzisz, są plusy też. Tak, nie tak. Czekaj, patrzę, jakie jeszcze mamy komentarze. Zdecydowanie. Zgadza się. Tak, zgadza się. Zapomniał. O Jezu, Karola, jestem bardziej wygodna. Dziękuję bardzo. No musiałam. Okej, czy macie jeszcze do Karolinki jakieś pytania? Może przede wszystkim przeczytajcie sobie ten komiks, który nam tu Karolinka wstawiła, bo jest naprawdę dobry. Jeżeli macie jeszcze pytania, mamy tutaj jeszcze pytanie. Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, Ola. Nie w temacie, ale mnie ciekawi, co tak na co dzień cię wkurza? Mówię o sytuacjach, ludziach i nie chodzi o wywołanie burzy, tylko o zrozumienie, bo sama wiem, że nie umiem często zachować się tak, aby nie robić z siebie pajaca. Podzielę się z wami sytuacją sprzed tak naprawdę 2 godzin, kiedy, ponieważ z Karoliną znamy się dość dobrze,
zapytałam jej się wprost, czy ja mogę na webinarze powiedzieć, że ona jest głucha, bo nie wiedziałam, czy to nie będzie niegrzeczne. I odpowiedziała mi, że absolutnie nie, że to jest po prostu fakt, że to nie jest niegrzeczne, że niegrzeczne jest, jeżeli powiedziałabym, że jest głucho niema, bo ona nie jest głucho niema, ona jest głucha. I to jest fakt obiektywny, ale jak najbardziej możemy się normalnie komunikować. Ale wracając do pytania, czy jest coś jeszcze takiego, Kari, co by cię tak na co dzień wkurzało? Czasami ludzie zapominają o tym, że ja nie słyszę, mimo że tak dobrze mówię. Bo jak zapominają? Mówią do mnie, a potem odwracają na głowę, żeby na coś popatrzeć i mówią dalej. A to dla mnie potem zwracają uwagę na mnie powrotem i mówią dalej. A to dla mnie brzmi jak przerywane radio. Słyszę, a potem nie słyszę nic i słyszę. Oczywiście to mówię w kontekście czytania ust. Bo większość mój odbiór polega na czytaniu ust. To jest jakieś 80-85%, a reszta to jest właśnie odbiór dźwiękowy przez aparaty słuchowe. O, to właśnie to najbardziej takie irytujące dla mnie, że zapominają przy tym i odwracają się. O, drugie to jest, jak mówię, bardzo cicho. I ustałkają się taką jedną linię, bo trochę nie ruszają ani górną, ani dolną warką i wtedy tylko nie mogą odczytać mowy nic. O, albo właśnie też miałam takie przypadki, to, ludzie tam nie dzwonili na telefon. Halo, ja nie słyszę, no, nie dam rady, rozmawiać przed telefonem, wtedy odrzucam połączenie, piszę SMS. Jestem osobą głuchą, proszę o kontakt SMS-em albo pisząc przy prywatnej wiadomości, że tam nie na Facebooku. To są takie małe, drobne rzeczy, a mnie strasznie to irytuje. A później po prostu przypominam im. A z dzisiaj na rzeczy, która to potykam też wśród moich znajomych. Sytuacja taka jest, o czym mówimy sobie. I nagle ta osoba decyduje się sobie coś powiedzieć do ucha. I nachyla się do mnie, a ja w tym samym czasie odchylam się do tyłu i tak na nią patrzę i się pytam, co ty robisz? No ta osoba to czasami tak na mnie patrzy i po trzech sekundach i tak światełko nad jej głową zapala. A ty, Karina, to czytam ust, a nie ze słuchu. Tak, potem przepraszają za to, a mi spoko, to jest gorma, i się przyzwyczaiłam się do tego. Ja staram się po prostu znajomych i innych ludzi uświadamiać, że tak nie można robić, bo wtedy nie będzie płynnej komunikacji. I sobie się wstąpają parę innych takich tyków, ale tylko wymienić. To jest inna historia. Mamy też pytanie tutaj, czy są jakieś znaki, które każdy instruktor, przewodnik znać powinien? Wystrzelacz powietrza. Myślę, że ludzie więcej powietrza używają z języka migowego. Nie. To po prostu używać tylko rok, a używanie języka migowego. Ja myślę, że... Oni się mówienie. Ja myślę, że Mariusz chyba miał na myśli to, że musiałby się tak bardzo skupiać. Możliwe. Mhm. Ale czy są jakieś... Który instruktor przypadł, myślę, że tak są. Takie podstawowe, na przykład typu kolory, czy na przykład, no, tak wcześniej opowiedziałam, gdzie żółta ryba. Na podstawie podstawowych znaków koloru rybą, gdzieś z rybą, wtedy wiem, o którą rybę chodzi. A takie mikro, malutkie, ludzi branż, one są takiej kolorystyce. I tutaj to się fajnie pokazać, na przykład ludzi branż tutaj takim cipi. Wtedy od razu wiemy, to mamy szukać, tylko mamy patrzeć.
podczas nurkowania. Albo inne, tak. O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie myślałam, nie się tak, czy są jakieś znaki nurkowe w języku migowym, mogą być źle odebrane albo dziwnie zrozumiane? Musiałabym pomyśleć, ale tego, co ja znam, tych znaków, to nie występują takie znaki nurkowe, które byłyby źle odebrane przez osoby głuche czy niesłyszące. Teraz to nie potrafię sobie przypomnieć. Czy w nocy, kiedy komunikacja dłońmi jest już trudniejsza, jak sobie radzisz? Czy używasz świateł, czy bardziej piszesz? A to tak ja używam znaki nurkowe, nie? Bo właśnie jeśli przed tym ciemno i ograniczone źródło światła przez latarkę, to używam znaków nurkowych. Ale mogę powiedzieć, że używając języka migowego, można używać innej teorii, innej ręki. Nie potrzeba używać obu rąk, a wystarczy używać jedną rękę i na to naświetlać latarką. Mówiłem, że tak może być, bo się niestety muszę przyznać, że się nie nurkowałam osobą głuchą. I się nie doszło do tej przyjemnej sytuacji, a tak wizualizuję sobie, to mogę być tak, że naświetlam latarką jedną ręką i tak mówię. Mhm. Czy prowadzisz szkolenia z języka migowego? Niestety nie. Bo nie mam uprawnień lektora. Okej. Okay. A czy wiesz, czy i gdzie są organizowane kursy dla głuchych z tłumaczem języka migowego? Niestety nie ma tej, tylko to ja wiem, to niestety nie ma takich kursów dla głuchych i tłumaczeń języka migowego, ale wiem, że były takie kursy dla głuchych i tłumaczom, który nie nurkował. Były takie bardzo na pierwszy stopień nurkowania. Przepraszam, nie potrafię sobie przypomnieć, w jakiej miejscowości. A były takie, ale sporadyczne bardzo. A gdyby byli jacyś nurkowie, którzy znają język migowy, to jest tylko jedna osoba, a to jest tajmeister, nie instruktor. Mamy też, czy polecasz uczyć się osobie, która tego nie potrzebuje? A to zależy od tego, czy dana osoba potrzebuje w życiu codziennym i nurkowaniu języka migowego. Jeśli ta osoba naprawdę nie chce, nie widzi potrzeby znajomości języka migowego, to nie zmuszam. Podaję tylko możliwe rozwiązania, które mogłyby być dobre do komunikacji pod wodą. Mamy jeszcze, czy możesz na swoim YouTube nagrać kilka znaków dla instruktorów przewodników, o których mówiłaś? Właśnie na przykład kolory, zwierzęta, może jakieś takie właśnie, to by było super. No. Ja bardzo przyjemnością mogę nagrać taki filmik na YouTubie i jeśli macie jakieś propozycje, w których byście chcieli znaczy jakichś znaków do tego, to mi napiszcie po prostu do mnie na Facebooku, ja zrobię taką listę i przygotuję taki film. To by było super. Przyjemnością. Zobacz, jaki piękny komplement. Nie jestem pani, jestem po prostu Karolina. Dziękuję za komplement. Mamy jeszcze. Dawide, I will translate you later the answer. Okej. Okay. Czy bardziej wolisz, jak ktoś mówi, czy jak się wykaże, że stara się uczyć? To drugie.
Ktoś bardziej szybko, chcę nauczyć języka migowego, litera używać języka migowego. A ty ja mówię, o, kończę, mogę kimś pokazać, czy pan to. Masz partnera na nurkowanie. Partnerkę. Tak, bardzo chętnie. Nie fajnie na głęboko, się fajnie, gdzie możemy spędzić czas. Od czego poleciłabyś zacząć naukę? Takie podstawy podstaw. Ja polecam kanał Aquacari. Tam są podstawy podstaw. No na to się, a mama rozpocząć właśnie kurs podstawowego polskiego języka migowego. I tutaj mam taką prośbę, żebyście brali pod uwagę, czy lektorzy są głusi. Ponieważ dzięki temu będzie wam, nie wiem, czy łatwiej, szybciej, a potem będzie specyficznie prowadzony kurs. A to tam w ogóle nauce języka migowego, w ogóle nie potrzebna mowa. Więc jako wybierzecie taki kurs, który prowadzi kruchy lektor, to naprawdę bardzo dużo się nauczycie. Szybko. O, widzisz, masz następnego partnera nurkowego. I tak. No, ty mój kolega, witam. Ty bardzo się kupię, że odezwałeś się. Idealnie. Ponieważ... Ponieważ zbliża się nasz czas do końca, ja przypomnę wam jeszcze naszego Patronite'a, bo to dzięki temu tak naprawdę tutaj jesteśmy i też możemy pomagać innym i organizować dla was kolejne te webinary. Kari, bardzo, bardzo, bardzo tobie dziękuję, że byłaś tutaj dzisiaj z nami. Jesteś. Możesz poczytać komentarze, bo jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo ciepłych słów do ciebie i naprawdę cudownie, że dzielisz się z nami takimi rzeczami i masz mnóstwo pozdrowień również od bardzo różnych osób tutaj. Myślę, że jeżeli macie ochotę skontaktować się z Karoliną, to przez Messenger jak najbardziej można znaleźć profil i napisać bezpośrednio, na pewno odpowie na pytania. A dzisiaj dziękujemy wam już bardzo i do zobaczenia na kolejnym webinarze. Kari. Dziękuję bardzo za waszą obecność. Zainteresowani słuchać siebie. Pa, pa, dziękuję. Pa. Pa.